wykształcenia. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości po raz drugi ogłosiła konkurs 3P. Dotyczy on projektów związanych z modelem partnerstwa publiczno-prywatnego. Po raz drugi, bo również w pierwszej edycji braliśmy udział, wystartowała w nim gmina Kędzierzyn-Koźle. Tak jak i w pierwszej edycji, Kędzierzyn-Koźle znalazł się wśród laureatów. Została mu przyznana jedna z czterech głównych nagród. Tym razem jury doceniło projekt przebudowy targowiska miejskiego przy ulicy Damrota. Zostały docenione ciekawe rozwiązania z zakresu rewitalizacji przestrzeni miejskiej, które przewiduje ten projekt. Kędzierzyn-Koźle, jak już wspomniałem, był laureatem również nagrody w pierwszym konkursie. Tą nagrodą jest zapewnienie bezpłatnego wsparcia doradczego przy realizowaniu projektu partnerstwa publiczno-prywatnego. W tej chwili są już wyłonione dwie kancelarie z Katowic i Warszawy, które pomogą gminie Kędzierzyn-Koźle podczas realizacji projektu związanego z przebudową kozielskiego rynku, która została nagrodzona w pierwszej edycji konkursu 3P. Wakacje to czas letniego wypoczynku. W przypadku, gdy towarzyszy jeszcze ładna pogoda, wiele osób spędza wolny czas na różnego rodzaju kąpieliskach. Tutaj przede wszystkim chcieliśmy wszystkich oszczędzać, by zażywali kąpieli tylko w miejscach, gdzie jest to dozwolone. Najlepiej jeszcze w miejscach, gdzie są ratownicy, którzy pilnują naszego bezpieczeństwa. Bezpieczny wypoczynek nad wodą, szczególnie w wakacjach, bo to nam na sercu leży. Bezpiecznie wypoczywać można tylko tam, gdzie są ratownicy WOPR. A gdzie są ratownicy WOPR? Tam, gdzie jest flaga WOPR-u. Wszyscy znają flagę WOPR-u i kąpielisko oznakowane bojami koloru czerwonego i żółtego. Kolor czerwony, kąpiel dla nieumiejących pływać, żółty dla umiejących pływać. Ja serdecznie zapraszam na Dębową, proszę Państwa, gdzie mamy trzy kąpieliska. Kąpielisko centralne, kąpielisko Stodoła i prywatne Makadam. Na tych wszystkich kąpieliskach są wyszkoleni ratownicy nie tylko pod względem udzielania pierwszej pomocy z wody, ale i KPP, to znaczy kwalifikowanej pierwszej pomocy, to jest prawie ratownik medyczny. Co trzeba jeszcze zrobić, aby bezpiecznie wypoczywać? Trzeba znać regulamin, który jest na każdym kąpielisku, trzeba zabrać strój z sobą, jedzenie i przede wszystkim słuchać poleceń ratownika. Ratownik to człowiek taki, który jest przyjazny ludziom, a szczególnie dzieciom. Mam apel do rodziców. Kąpieli strzeżonych na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego jest bardzo mało. Dębowa to nasza perełka, natomiast jest jeszcze kąpielisko strzeżone w Januszkowicach, w Zdzieszowicach, chociaż już wychodzę poza nas powiat. Proszę Państwa, do wody wchodzić należy stopniowo. Najpierw ochładzać okolice serca, okolice ud, okolice ramion, twarzy, a następnie wchodzimy do wody. Woda, proszę Państwa, jest człowiekowi przyjazna, ale tylko do momentu, gdy jesteśmy z nią za pan brat. Jeżeli nadużywamy, przekraczamy regulamin lub pijemy alkohol, woda potrafi być niedobra. By wypoczynek nad wodą był bezpieczny, należy pamiętać przede wszystkim o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Przede wszystkim nie wolno wchodzić do wody, gdzie jest to zabronione, a także nie wolno wchodzić do wody po spożyciu alkoholu. Po dłuższym opalaniu warto najpierw się schłodzić. Nie wolno również wskakiwać do wody, szczególnie gdy woda jest dla nas nieznana. Już płyniemy do Was, Stodoła. Ja mnie zrozumiałeś. Chciałbym jeszcze, jeżeli chodzi o bezpieczny wypoczynek, apelować do rodziców. Dębowa to jest piękny akwen. Wymieniłem trzy kąpieliska strzeżone, ale my dzisiaj, płynąc z redaktorem
Andrzejem Szopińskim, również ratownikiem, zauważyliśmy, że wkoło naszego akweniku kąpią się dzieci, skaczą z drzew do wody, z pomostów i tak dalej, i tak dalej. Ja jako prezes pytam się, rodzice kochani, czy wy wiecie, gdzie są wasze ratolośle? Szczególnie chłopcy 12, 13, 14 lat. Na moje upomnienie, że jest niebezpiecznie, to jeden pokazał tyłek dzisiaj. Proszę państwa, o tym trzeba mówić. Kochani rodzice, idąc nad wodę z dziećmi, szczególnie do lat 7, ratownik nie odpowiada. Odpowiadacie wy, rodzice. I mam taki apel, idąc nad wodę, nie zabierać alkoholu, zabierać majtki na zmianę, ręcznik, jedzenie, picie, a przede wszystkim głowę. Dziękuję i do zobaczenia na pięknym akwenie Dębowa, gdzie jest czysta woda i blisko las. Wszyscy ratownicy zapraszają was. W Polsce ostatnio rośnie ilość osób pijących alkohol i to rośnie w zasadzie w zastraszającym tempie, ba, wielu z tych ludzi jest bardzo agresywnych, ale nie o tym chcemy mówić. Ja chciałbym dzisiaj porozmawiać z panią o profilaktyce, jak ona wygląda, czy w ogóle profilaktyka istnieje i czy ona daje jakieś efekty. No profilaktyka istniała, istnieje, ale w ostatnim okresie jest ona stosowana w szerszym zakresie. Kiedyś była stosowana tak na trzech poziomach. Ogólnie jest to profilaktyka taka uniwersalna, skierowana nie tylko do młodzieży, właśnie to do dzieci, młodzieży, ale i do, w stosunku do dorosłych. Ma ona bardzo wielkie znaczenie i tak naprawdę takim miejscem, gdzie jest stosowana profilaktyka uzależnień, jest już żłobek, przedszkole i szkoła. Szkoła jest takim największym edukatorem, jeśli chodzi o profilaktykę, bo są szkolne programy profilaktyczne. Więc tu chodzi o takie edukowanie, najpierw dostarczenie wiedzy, żeby tą wiedzę potem można było zastosować w życiu. Informowanie też nie tylko jeśli chodzi o osoby, które już spożywają alkohol, to w różnym wieku, ale żeby też przesunąć tą inicjację, jeśli chodzi o spożywanie alkoholu, informować też o szkodliwości picia alkoholu i o tym, że mówić o tym, że alkohol jest dla ludzi, którzy umieją pić w taki sposób rozsądny. Informować też o tym. Kontrolowany, tak? Najpierw rozsądny, kontrolowany, ale jeśli zauważają, że ponoszą z tego jakieś określone takie, ponoszą z tego tytułu negatywne skutki, tak jeśli chodzi o w sferze rodzinnej, w sferze osobistej, zdrowotnej, to informować o tym, że sami sobie nie poradzą i żeby gdzieś szukali pomocy u profesjonalistów. Też informować rodziny o tym, że jeśli, żeby one też szukały pomocy, dlatego że
picie alkoholu osoby najbliższej nie może ich obciążać, nie może być dla nich karą, że nie muszą ponosić też tych konsekwencji materialnych, nie muszą godzić się na przemoc. I nie muszą być współuzależnieni. Tak, i to się nazywa właśnie współuzależnienie. Także ta osoba, czy członek rodziny, on nie pije alkoholu, a właściwie zachowuje się tak jak alkoholik. Mitem jest, że alkohol poprawia samopoczucie, bo to tylko na chwilę. Bo kiedy poziom alkoholu spada, źle się czujemy. Mitem jest też, że alkohol pomaga nam nawiązywać takie poprawne relacje z innymi osobami, bo i wzmacnia nasze poczucie wartości, bo to jest tylko na chwilę. Kiedy przestajemy pić, jesteśmy nieśmiali. Mitem jest też, że alkohol pomaga nam radzić sobie z emocjami, bo kiedy przestajemy pić, jesteśmy też nieśmiali, nie umiemy sobie radzić ze złością, nie umiemy sobie radzić z innymi negatywnymi uczuciami. Oboje mówiliśmy, że należy mówić i na tym głównie powinna polegać ta profilaktyka. Gdzie mówić? Czy także w mediach? No właśnie, takie wielkie znaczenie mają media. Już wcześniej mówiłam, że szkoły. Też komisja, gminna komisja do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, gdzie ona współpracuje z różnymi instytucjami i z policją, to właśnie, która ma na celu jakby wzmożyć kontrolę, jeśli chodzi o kierowców, żeby też edukować, policja, żeby edukowała kierowców, że nie mogą jeździć pod wpływem alkoholu. My, jako służba zdrowia, też tutaj mamy taką działkę, bo nie zawsze przychodzą osoby uzależnione od alkoholu, ale osoby, które piją szkodliwie. I trzeba im pokazać, że skoro nie umieją pić w taki zdrowy, rozsądny sposób, to powinni ograniczyć picie, przyjrzeć się temu, co się z nimi dzieje i pokazać, że jeśli nie zmienią swojego stylu życia i picia, to mogą się uzależnić. Serdecznie na pierwszych mistrzostwach miasta Futuristic Skateboard 2013 pod patronatem prezydenta miasta. Witam wszystkich, przede wszystkim zawodników, którzy do nas dotarli. Witam obserwatorów cichych, jakże ważnych, panią dyrektor Zenonę Kuś, jak również prezydenta miasta Tomasza Wantułę. Zorganizowaliśmy zawody Mistrzostwa Miasta Futuristic Skateboard 2013 pod patronatem prezydenta miasta Kędzierzyna Koźla. Dzisiejsze zawody są nie bez powodu. 21 czerwca 2013 roku, w ten dzień obchodzimy Światowy Dzień Deskorolki. Naszymi sędziami jest Mikołaj Baranowski, jak również Maciej Chruścicki. Oni przyjechali do nas z brzegu i profesjonalnie zajęli się sędziowaniem. Przy współudziale tutaj można wymienić naszych przedsiębiorców, przede wszystkim lokalnych. Jest to Marte Sport, Futuristic Design, jeśli chodzi o przedstawiciela Radosława Wosia. Bardzo mu dziękujemy za to. Również mamy Master Neonet z ulicy Wojska Polskiego. Mamy również przedstawicieli Fanice Factory. Mamy Media
medialnych przedstawicieli, którzy ufundowali nasze nagrody dodatkowe, 7 dni oczywiście TVM, Radio Park oraz gazeta lokalna. Nasi zawodnicy przyjechali do nas z całego tutaj powiatu, jak i spoza niego. Przyjechali z Pawłowiczek, z Polskiej Cerekwi, przyjechali z Krapkowic, z Brzegu, no i oczywiście mocna grupa z Kędzierzyna-Koźla. Ja również chciałabym za współpracę podziękować panu Janowi Paterakowi, jak również naszym kolejnym sponsorom, czyli Kino Helios i również Marte Sport. Oni również dla nas tutaj ufundowali, właściwie nie dla nas, to za zawodników, cenne nagrody. Zauważyłem, że pan jest tutaj bardzo znany w tym środowisku, czyli w zasadzie związany z tym miejscem. Tak, cały czas jestem tutaj. Jeżdżę tutaj od kiedy mam wolny czas, tylko spędzam tutaj. Przyjeżdżałem tutaj naprawdę ludzie na hulajnogach z innych miast, ale najbardziej rozpowszechniony jest to jednak skateboarding, jakby nie patrzeć. Skateboard, no jest to bardzo trudna sportowa dyscyplina, bo i równowagę trzeba utrzymać, i tę deskę gdzieś podrzucić. Ja nie znam się na tym, więc proszę może powiedzieć, jakie są najtrudniejsze triki, a jakie są najpopularniejsze i na czym to polega? No trzeba zacząć od podstaw. Podstawą jest zrobienie ollie, czyli podskoczenie na desce. Drugim podstawowym trikiem to jest zrobienie kickflipa, czyli obróceniem deskorolki o 360 stopni wokół własnej osi. Ale to zależy, komu jak leży. Jednemu wejdzie na przykład kickflip łatwo, drugiemu wejdzie inna sztuczka. To tak zależy od człowieka tak naprawdę. A jak to tu wygląda? Wy starsi, przychodzą młodsi i co? Uczą się od was podpatrując, czy wy też im coś pokazujecie, żeby sobie spróbowali? Przeważnie młodzi się od nas uczą. Ale to polega na tym, że występujecie, powiedzmy, w roli pedagogów od tego sportu, czy też oni tylko patrzą, co wy robicie i próbują to powtórzyć? Jeśli ktoś się zapyta, jak to zrobić, oczywiście tłumaczymy tej osobie. Każdy wolny czas tutaj spędzamy, kto chce tutaj przychodzi i uczy się na własną rękę. Jak się chce zapytać, chce się podszkolić, powiem mu, nie to, że wyganiamy tą osobę. Zawsze do naszego grona tutaj przychodzi i staramy się tutaj być jak taka jedna wielka rodzina. Na czym polegają takie zawody? Jak dzisiaj oglądamy, no bo dla mnie to jest czarna magia. Ja owszem oglądałem takie zawody w telewizji, ale na żywo pierwszy raz widzę. Ktoś jedzie, przewraca się, jedzie dalej. Na czym to wszystko polega? Polega to na tym, żeby w przeciągu 3 minut zrobić jak największą ilość dobrych sztuczek oczywiście. No i żeby się nie wywalić oczywiście też. Czy za to, że ktoś się wywali, są punkty ujemne, czy też nie? Nie, nie ma odejmowanych punktów. Rozumiem, czyli ma się określony czas i liczą się tylko te sztuczki, które wyszły? Tak, dokładnie, tylko te, które udało się zrobić danemu zawodnikowi. Trzeba się dobrze fizycznie jednak rozwinąć, ponieważ bardzo łatwo kontuzję sobie można zrobić. Ja sam osobiście miałem 3 razy kostkę skręconą oraz rękę złamaną, palca złamanego i ostatnio miałem operację na kolano, bo też mi się kolano skręciło. Kiedyś rozmawiałem z takim deskorolkarzem, to on mówił, że w tym sporcie nie da się uniknąć kontuzji. Nie ma, chyba w każdym sporcie. Ale w tym szczególnie. Tak, szczególnie. Pomimo tego, że na przykład jeżdżę w tym roku już, w tym roku będzie 9 lat, kiedy jeżdżę na deskorolce, to nie ma takiego czegoś, że sztuczka wejdzie mi na 100%. Zawsze jest jedna wielka niewiadoma. Ja już nawet nie zapytam o to, czy ojciec pozwolił, ale jak to w ogóle wygląda? No przychodzi taki młody człowiek, rodzice mają świadomość, że jest to no, niebezpieczny sport i puszczają go tutaj? Oczywiście, mi rodzice nie zabronili. Są takie dzieciaki, którym rodzice zabraniają, ale w moim przypadku robię to na własną odpowiedzialność. To wszystko zaczyna być coraz bardziej popularne w Kędzierzynie-Koźlu. No tak, sami przyuważyliśmy, że jeszcze parę lat temu organizowanie takiego czegoś to marzyłoby się, z cudem by się graniczyło. Ale od kiedy powstał skatepark i pani Ania Prus wyszła z inicjatywą, żeby zrobić zawody, naprawdę jestem pod wrażeniem, że takie coś tutaj mogło powstać. Osobiście liczyłem na większą frekwencję, ale od czegoś trzeba zacząć. Już potem będziemy wiedzieć, z czym to się je, będziemy mieli innych sponsorów, mam nadzieję. Znaczy większą ilość sponsorów. No i mam nadzieję, że tak jak pani Ania Prus powiedziała, mam nadzieję, że to będzie impreza cykliczna i co roku będzie coraz większa i lepiej zorganizowana.
Panie doktorze, gmina od wielu lat prowadzi program badań profilaktycznych, w tym m.in. na wykrywanie raka szyjki macicy. Czy to jest jeden z najgroźniejszych nowotworów dla kobiet? Zdecydowanie tak. Jeżeli chodzi o częstość występowania nowotworów, to drugie miejsce wśród nich zajmuje rak szyjki macicy. W Polsce szacuje się, że około 3300 nowych przypadków rocznie się wykrywa, z tego około 2000 kobiet rocznie umiera, więc problem jest na pewno duży. Czyli jest to bardzo śmiertelna choroba, jeden z bardziej śmiertelnych nowotworów, tak? Niestety w Polsce tak. Na świecie wygląda to troszeczkę inaczej i dużo lepiej. Mniej poniżej 30% nowych rozpoznań a kończy się śmiercią, natomiast u nas niestety powyżej 50% ciągle jeszcze. Jak domyślam się, chodzi właśnie o profilaktykę, tak? Tak, zdecydowanie profilaktyka na pierwszym miejscu jest wśród krajów, no, tych tak zwanych wysoko rozwiniętych. Tam profilaktyka jest propagowana już od wielu, wielu lat. Kobiety poddają się tej profilaktyce. W krajach skandynawskich profilaktyka dochodzi do 100%. Gdzie 100% pań korzysta z badań profilaktycznych? Tak, blisko 100% kobiet korzysta z badań profilaktycznych. W związku z tym i wykrywalność tych nowotworów jest może dość duża, natomiast śmiertelność jest mała, bo wykryte są w niskim stadium rozwoju i wtedy są uleczalne. No właśnie, bo to jest tak, że jak nie pójdziemy się przebadać, to choroba nie znika, tak? Wręcz przeciwnie, rozwija się i potem staje się śmiertelna. Ma pan rację. To jest to, co na przykład mnie bardzo denerwuje. Dlaczego pani nie skorzystała z badania profilaktycznego? Bo lepiej nie wiedzieć. Nie ma nic gorszego. Kto powinien przede wszystkim korzystać z tych badań? Kto w pierwszej kolejności powinien się przebadać? Jeżeli chodzi o raka szyjki macicy, to badania prowadzone w kierunku raka szyjki macicy, jeżeli chodzi o badania profilaktyczne, to głównie są badania cytologiczne. Dotyczą one kobiet, młodych kobiet do 60 roku życia. Górne ograniczenie spowodowane jest tym, że wykrywalność czy zachorowalność po 60 roku życia na raka szyjki macicy no jest stosunkowo niewielka i prawdę powiedziawszy z ekonomicznego punktu widzenia jest to po prostu nieopłacalne. A dolna granica? Kiedy kobieta po raz pierwszy powinna skorzystać z takiego badania? Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje te badania od 24 roku życia. Można je wykonywać również wcześniej. W zasadzie tą dolną granicą jest rozpoczęcie współżycia seksualnego, czyli inicjacja seksualna, bo wtedy może dojść do infekcji wirusem, który jest przyczyną raka szyjki macicy, czy który jest patogenem raka szyjki macicy. No i wtedy można już zaczynać pobierać wymazy cytologiczne. Na czym polega samo badanie? Czy ono jest bolesne, kłopotliwe? Badanie niczym nie różni się w zasadzie od badania ginekologicznego. Po prostu trzeba skorzystać z poradni ginekologicznej czy usług lekarza ginekologa, położyć się na fotelu ginekologicznym w pozycji ginekologicznej, zakłada się wziernik, co nie stanowi problemu u kobiet, które rozpoczęły współżycie, krzywdy tym zrobić nie można, po czym taką specjalną szczoteczką mięciutką pobiera się ten wymaz cytologiczny. I uzyskany materiał na szkiełko, to się później utrwala, barwi, no i wynik po kilkunastu dniach. Jeżeli pani wykonała badanie, czy powinna je powtarzać? Jeżeli tak, to jak często? Jeżeli chodzi o badania cytologiczne, powtarza się je w zależności od wyniku poprzednich badań. Jeżeli poprzednie badania były prawidłowe, to kolejne badanie profilaktyczne zgodnie z zaleceniami ekspertów i również tak jak finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia powinny być przeprowadzane co 3 lata. Gmina Kędzierzyn-Koźle oprócz badań na wykrywanie raka szyjki macicy przeprowadza też szczepienia dla dziewczynek na obecność wirusa HPV. Rozumiem, że wtedy chodzi o dziewczynki, które jeszcze nie rozpoczęły współżycia, to są jeszcze młodsze osoby. Dlaczego warto z tego skorzystać? Ja najpierw pana sprostuję. Szczepienia nie są na obecność wirusa, tylko szczepienia są przeciwko
wirusowi, czyli chodzi o zapobieganie infekcji tym wirusem. Dopóki dziewczynka nie rozpoczyna współżycia, w zasadzie nie ma możliwości infekcji, bo wirus roznoszony jest drogą płciową. I zalecenia zarówno producentów, komitetów ekspertów, niezależnych zresztą, zalecają szczepienia dziewczynek, również chłopców ewentualnie, od 9 roku życia, przy czym najkorzystniejszym wiekiem z uwagi jeszcze na czynność grasicy to jest między 11 a 12 rokiem życia. Wtedy powinno się szczepić pełnym cyklem szczepień przeciwko wirusowi HPV. No właśnie, bo żeby to szczepienie było skuteczne, musi być przeprowadzone w 3 kolejnych etapach. Nie można zrezygnować z któregoś etapu, prawda? Tak, dla uzyskania pełnej profilaktyki konieczne są 3 szczepienia. Na rynku dostępne są 2 różne szczepionki. One się nieco różnią schematem. Jedna jest w schemacie 0, 2 i 6 miesięcy, druga w schemacie 0, 1 i 6 miesięcy, czyli całe szczepienie, cały cykl 3 szczepień zamyka się w pół roku, a to środkowe szczepienie czy po miesiącu, czy po 2. Jeżeli chodzi o skuteczność danej szczepionki, zostało wykazane w takim sposób i dlatego właśnie w ten sposób się szczepi. Czy rodzice chętnie korzystają z tego szczepienia? Ono, gdy płaci się za nie samodzielnie, nie jest tanim szczepieniem, prawda? Szczepienie przeciwko wirusom HPV jest niestety drogim szczepieniem, to można nazwać rzeczy po imieniu. Na pewno jest cennym szczepieniem, na pewno warto. Na pewno też efekty tych szczepień będą widoczne dopiero za kilkanaście lat. To nie jest rzecz, którą można dopiero już wykazać w ciągu 2-3 lat, także żadna władza na bieżąco się nie pochwali tymi efektami. Natomiast dopiero za 10-15 lat będzie można powiedzieć, że ci, którzy o tym zadecydowali tyle lat wcześniej, postąpili słusznie. Co do badań, są niestety rodzice, którzy nie decydują się na szczepienie dzieci. Jak wszędzie, niestety powody dla mnie są niezrozumiałe, aczkolwiek nawet najbardziej niedorzeczne powody stają się, trudno powiedzieć, że prawdą, ale funkcjonującą w społeczeństwie. Na pewno nie jest to szczepienie groźne, na pewno nie zagraża zdrowiu, życiu, nie można się zarazić tym wirusem. No, jest po prostu w miarę bezpieczne. Takie samo ryzyko szczepienia przeciwko wirusowi HPV, jak i innych szczepień. Te objawy uboczne, które mogą wystąpić, to bolesność w miejscu podania, szczepionka jest domięśniowa do ramienia, jakieś niewielkie zaczerwienie w miejscu podania, czasami jakieś gorsze samopoczucie jedno-dwudniowe. Koniec, kropka. A może rodzice oburzają się, uważając, że za wcześnie jest to szczepienie, że ich dziecko dużo później rozpocznie będzie miało inicjację seksualną, więc po co tak wcześnie to szczepienie przeprowadzać? Jest to również jeden z motywów, dla których rodzice nie szczepią, tyle tylko, że odpowiedź na szczepionkę jest najlepsza właśnie w wieku 11-12 lat, czyli ilość przeciwciał, które powstaną na skutek szczepienia w tym okresie życia, jest największa, czyli zabezpieczenie, czyli efektywność szczepionki podanej właśnie w tym wieku jest największa na całe życie, nie tylko w momencie podania, bo to nie o to chodzi. Sama infekcja wirusem od momentu infekcji do momentu wystąpienia pierwszych objawów raka to jest kilkanaście lat. Także nawet jeżeli ktoś przy pierwszym stosunku się zainfekuje i nie jest zaszczepiony, to ten rak wystąpi po kilkunastu latach, czyli to nie ma wielkiego związku z tym, kiedy kto się szczepi, czy będzie to 20 lat, 27, zawsze warto. Dzisiaj dostąpiłem wielkiego zaszczytu, bo siedzę pomiędzy dwiema artystkami, które śpiewają w Miejskim Ośrodku Kultury. Mało, że śpiewają, to jeszcze zdobywają laury. Przedstawcie się. Katarzyna Babkin, Marcelina Miraszewska. I mama Marceliny. Katarzyna Miraszewska. A tu jeszcze przyszła artystka. Wiem, że lubi śpiewać, wiem, że lubi tańczyć. Jak ma na imię? Antosia.
Antosia, tak, to jest przyszłość, tak? Mówię Państwu zupełnie szczerze, przyszłość tu w Kędzierzynie Koźlu, studia muzycznego, studia piosenki, które prowadzone jest przez panią Justynę Sikorę w Miejskim Ośrodku Kultury. To zdarzyło się naprawdę, że mała krótka chwila, puszka pomachała różdżką, zmieniła mnie w motyla, czuję czułki mam na głowie i unoszą mnie nad ziemią. Skrzydło siedmiokolorowe, tkane najpiękniejszą tęczą. Ach, jak w Koninie i tam śpiewałaś i zdobyłaś nagrodę. Jak ty śpiewałaś? Śpiewałam piosenkę pod tytułem Motylem byłam. I za tę piosenkę otrzymałaś jaką nagrodę? Aplauz uśmiechu. Wow, pięknie nazywa się ta nagroda. Chyba lubisz bardzo śpiewać, a poza tym zauważyłem, że biegasz i trudno za tobą nadążyć. Tak. Pięknie też tańczysz na scenie. Tak. Myśmy filmowali cię na wystawie plastycznej. Okazało się, że chyba ta scena jest dla ciebie za mała. No chyba. Żeby nie spadłaś, co? No tak. Jakie piosenki lubisz śpiewać najbardziej? Najbardziej lubię Kochaj czworo nogi. A masz w domu pieska? Nie, ale inne zwierzątko. Jakie? Króliczka. Świetnie, a jak się nazywa? Molly. Też na festiwalu. Tak, byłam. Gdzie? We Wrocławiu. I tam coś miało to wspólnego z czasem, czyli budziki? No nie było tam nic z czasem. No była jeden problem był. Na plakacie pisało, że festiwal odbywa się w takich i takich dniach w 2012 roku. To się spóźniliście o rok. No tak, ale i tak dostałam różowy budzik. I co tam śpiewałaś? Śpiewałam Stracha na wróble. Oh, yes.
to się zaczęło w ogóle, to twoje śpiewanie? Kiedy miałam 3 latka w przedszkolu, pani Ala zauważyła, że umiem śpiewać. No i mnie wystawiała przez całe przedszkole na te takie piosenki, różne występy. I właśnie kiedy pierwszy raz wyszłam na scenę, to pani Justyna zauważyła też, że ładnie śpiewam, no i mnie wzięła do swojego studia piosenki, no i śpiewam już 6 lat. Marcelinko, a ja zauważyłem, że ty pogubiłaś trochę ząbków. Czy nie przeszkadza ci to w śpiewaniu? Nie, a nie trochę, bo i tak bez zębów wyraźnie śpiewam. Rzeczywiście, zresztą państwo słyszą, jak mówi wyraźnie, a usłyszą państwo także, jak śpiewa. To śpiewanie nakręcaliśmy podczas otwarcia wystawy plastycznej. Niestety scena była tak ustawiona, że z tyłu widać kaloryfer, ale nie na kaloryfer niech państwo patrzą, tylko na nasze młode wokalistki. Mama chyba zadowolona, że ma taką córkę. Bardzo zadowolona. Druga chce iść w ślady starszej. Dziewczyny lubią śpiewać, lubią tańczyć, lubią występować, robią to naturalnie, sprawia im to dużo przyjemności, a nam oczywiście oglądanie ich. Jak było w tym Koninie? Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie. Bardzo profesjonalna i bardzo fajna impreza. Wieloetapowa, bo najpierw zgłoszenia do festiwalu, potem w marcu nominacje, czyli przesłuchania wszystkich zgłoszonych uczestników. Na zdrówko, chyba się przeziębiłaś. Tyle biegasz. Festiwal międzynarodowy, masa uczestników, ponad 2000 samych uczestników. Nie mogę nic powiedzieć. Będziesz mogła powiedzieć. Ponad 2000 uczestników, osób śpiewających, prawie 300 osób w różnych kategoriach. W marcu otrzymuje się nominacje i w czerwcu 5 dni festiwalu, również półfinały, finały, no i gala, na którą wszyscy czekają. Impreza bardzo profesjonalna, bardzo wysoki poziom osób śpiewających, zespołów tanecznych w różnych kategoriach. Naprawdę warto tam być, chociażby na samej gali zobaczyć to i przeżyć. A państwo na pewno będą mieli okazję zobaczyć to w TVP. Wiemy, że w którąś niedzielę, bo Marcelina nagrywała spot reklamowy dla Jedynki, że w Jedynce o 9:30 w niedzielę oglądajcie nas. Niestety jeszcze nie wiemy, w którą niedzielę. Ale się okazuje, że młode dziewczyny, bardzo młode dzieci można powiedzieć, już zaczynają swoją karierę ogólnopolską, co powinno nas, mieszkańców Kędzierzyna Koźla, bardzo cieszyć. Nie? Bardzo cieszy. A ciebie? Nie też. Również będziesz śpiewała? Co będziesz śpiewała? Czworonogi. Też czworonogi. Też czworonogi, ale ty masz jakąś taką swoją ulubioną piosenkę. O motylu. Cały repertuar siostry. O motylu. I kto jest lepszy? Na razie ty pewnie. Tak. Ale ty nie tylko śpiewasz, także tańczysz. Tak. Tylko tak będę słyszał? Coś opowiesz? Gdzie się uczyłaś tańczyć do tej pory? Uczyłam się kiedyś tańczyć w studiu piosenki i tańca, ale jednak się wypisałam, bo wygrałam kurs angielskiego w szkole Espero i musiałam z czegoś zrezygnować i wybrałam jednak taniec, że zrezygnuję. Że taniec, ale wracasz po wakacjach. Tak. Ten kurs wygrałaś w jakimś konkursie? W śpiewaniu i wtedy wygrałam kurs szkoła Espero, gdzie się uczy plastyki języków. I,
i języków. Ale przede wszystkim wygrałaś kurs języka angielskiego. Tak. To mówisz już coś po angielsku? Tak. Powiedz. Cats. Co to znaczy? Będę udawał, że nie wiem. Powiedz pan, co znaczy. To znaczy kot. Idziesz do szkoły w tym roku? Wcześniej? Tak. Dlaczego? Nie wiem. Bo cała grupa idzie. Martynka ma 6 lat, idzie do szkoły wcześniej, do szkoły numer 9, ale ona nawet nie wie o tym, że idzie wcześniej, ponieważ cała jej grupa odchodzi, po prostu poszła wcześniej do przedszkola i dla niej jest naturalne, że mając lat 6 idzie się do szkoły. Także od września szkoła numer 9. Wiesz, jestem bardzo zdziwiony, że dzisiaj tak spokojnie siedzisz na tej ławce. To się tak da? Chyba tak. Na to wygląda, ale chętnie byś pobiegała. No, tak jakby. Jak ją widzę na scenie, to wydaje mi się, że się na tej scenie urodziła. Autentycznie. Nie rodziłam na scenie. Nie. Nie, ale faktycznie, no, lubi występować. W domu mamy show praktycznie każdego wieczoru, jak nie jedna, to druga. Lubią to, no to dlaczego nie mają tego robić? My im tylko dajemy możliwości. Mam świadomość, że ty też lubisz śpiewać. Czy dużo ćwiczysz? Nie dużo. Zwykle to, jeżeli mam się nauczyć tekstu, to przesłucham piosenkę 9 razy i już okej jest z tekstem. A w studiu piosenki w Miejskim Ośrodku Kultury na czym polega praca? Nad tym, że często jakieś fałsze mam. No i muszę poćwiczyć długo, zanim zaśpiewam jedną piosenkę na przykład. A kto gra wtedy, jak ty śpiewasz? Albo podkład, albo pan Tadeusz. Wolisz z panem Tadeuszem, czy wolisz, kiedy jest podkład muzyczny? Jeżeli jest za szybki podkład, wolę z panem Tadeuszem. A tak, pan Tadeusz czasami gra tak wolno, bo trzeba się czegoś nauczyć. Nie lubię tego. No ale trzeba niestety ćwiczyć, żeby być tak dobrą, jak już jesteś, a zapewne chcesz być jeszcze lepsza. No chciałabym być jeszcze lepsza. Chciałabym występować tak na scenie w takim stylu, że zespół jakiś mam. No tak. A ty będziesz wokalistką, ale powróćmy jeszcze do tych budzików. Co było na tym festiwalu? Wiem, śpiewaliście, ale to był duży festiwal? Jakiś taki nie duży, nie mały, taki normalny. Czyli tak w sam raz? Tak. W sam raz. Kiedy zobaczyłaś, stwierdziłaś, a może mama stwierdziła, która niestety dzisiaj nie chce z nami rozmawiać. Ta mama pozdrawia nas, buziaki przesyła. Kto zauważył, że tak ładnie śpiewasz? Pani Ala z przedszkola. Chyba na początku przedszkola, nie wiem. No, zauważyła to i zaczęła mnie wysyłać. Teraz chodzisz do szkoły, do której klasy? Po wakacjach będę w trzeciej. Też śpiewasz w szkole? Tak, i podobno mam w trzeciej klasie właśnie na zakończenie szóstych klas zaśpiewać piosenkę jakąś. Nie wiem jaką, ale mam zaśpiewać. Czyli, że musimy poczekać jeszcze rok? No, niestety tak. Poczekamy. Marcelinko, a twoje plany artystyczne, bo tak trzeba chyba pytać artystów. No. W przyszłym roku co? Festiwal Majki. Festiwal Majki Jeżowskiej i będę śpiewała Czworonogi i coś tam jeszcze, bo a ja będę śpiewała Czworonogi dlatego, że tą piosenkę wymyśliła Majka Jeżowska. Tak, w przyszłym roku chcemy pojechać, znowu spróbować w Koninie, tym razem większym wsparciem z naszego miasta. Studio piosenki, tam należy dużo więcej osób niż tylko Kasia i Marcelina, więc chcemy pojechać, żeby w każdej kategorii mieć z naszego miasta jakiegoś reprezentanta. To już w przyszłym roku, w marcu są nominacje, zobaczymy jak nam pójdzie. Przymierzamy się też do festiwalu właśnie Majki Jeżowskiej w Radomiu, tam śpiewa się tylko repertuar jej. No i instruktorka tutaj jeszcze coś mówiła o Siemianowicach i Kluczborku. Nie wiem, czy są to konkursy, czy festiwale, ale takie mamy plany powakacyjne. Akurat dzisiaj rozpoczynają się wakacje. Jak zapowiadają się twoje?
Moje zapowiadają się ćwiczenie na pianinie, gra na komórce i siedzenie w domu. Też wyjazd do... Zapomniałam dokąd, ale gdzieś wyjeżdżam. Gra na komórce to od razu wyjaśnijmy, że pewnie chodzi o telefon. Tak. Co tam grasz? No, brat mi ściąga gry, to tam żaba była jakaś skacząca. Grasz na pianinie także, przed chwilą się dowiedziałem, czyli chodzisz do szkoły i tam się również uczysz? Tak, chodzę do szkoły, uczę się, no i tam mam bardzo sympatyczną panią, tak samo sympatyczną jak pani Justyna. No, lubi żartować itp. itd. Jak się ma tyle lat co ty, to co się gra na pianinie? Do re mi fa sola? Co grasz? Gamma G dur będę miała w trzeciej klasie. Teraz mam przygotować taki utwór, niby trudny, ale bardzo łatwy jednocześnie. To są błazny. To taki fajny, sympatyczny, skaczący utwór. To tylko patrzeć, jak będziesz sobie sama akompaniowała podczas śpiewu. Tak, właśnie chciałabym siedzieć przy pianinie, tylko nie na scenie, żeby mnie nie zasłaniało i tak grać razem z zespołem. A ty co będziesz robiła w wakacje? Mam nadzieję, że to kichanie ci nie zostanie na całe wakacje. Pyłki są z drzew chyba. Ja będę jechała do Ustki w sierpniu i będę coś robiła. Coś. No to rozśpiewane dziewczyny, mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję ze sobą porozmawiać, kiedy przywieziecie z kolejnych festiwali następne laury. A teraz gratuluję i do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękujemy i do zobaczenia. Witam wszystkich serdecznie. Jestem wróżką Ines i pomagam ludziom w wielu sprawach w ich życiu. Odczytuję przyszłość, pomagam w kwestiach związków, udzielam informacji o zaginionych oraz magicznych rzeczach. Niejednokrotnie udało mi się już pomóc ludziom w potrzebie, którzy zwrócili się do mnie o radę. Wam również mogę pomóc. Zachęcam do kontaktu ze mną poprzez telefon lub SMS, bo tylko tak jestem w stanie poznać Twoje problemy. Jeśli nie do końca wierzysz w moc ukrytą we wróżbach, pozwól mi przekonać Cię do nich. Wystarczy jeden telefon, aby zrozumieć, że wróżby są w stanie całkowicie odmienić Twoje dotychczasowe życie. Poznanie prawdy o sobie i o swoim życiu jest w stanie uchronić Cię przed następnymi problemami, pomóc w wyjściu z trudnych sytuacji albo też odpowiedzieć na pytania, na które do tej pory nie znałeś odpowiedzi. Jedynie, czego potrzebuję, to kilka podstawowych danych o osobie, która chce, bym ułożyła jej horoskop, a ja na tej podstawie jestem w stanie znaleźć rozwiązania dla problemów, z którymi się do mnie zwracasz. Z tego też powodu zachęcam niesamowicie gorąco do kontaktu ze mną. Musisz wiedzieć, że w horoskopach drzemie potężna siła. Ludzie od setek tysięcy lat w horoskopach właśnie poszukiwali odpowiedzi na stawiane sobie pytania. Horoskopy pomagały w przezwyciężaniu chwilowych trudności, wychodzeniu z kryzysów oraz pomagały w odnalezieniu swoich ścieżek życiowych. Dla niektórych to tylko forma zabawy, lecz odpowiednio skonstruowany przez profesjonalistę horoskop jest w stanie pomóc w rozwiązywaniu nawet najbardziej skomplikowanych spraw. Znalazłeś się na rozdrożu i nie wiesz, w którą stronę powinieneś ruszyć? Zadzwoń do mnie już teraz, by poznać odpowiedzi na dręczące Cię kłopoty. Nie jesteś pewien tego, co przyniesie Ci los? Chciałbyś poznać swoją przyszłość? Popadłeś w kłopoty i nie wiesz, jak z nich wyjść, lecz boisz się powiedzieć o nich swoim najbliższym? Skontaktuj się ze mną już teraz
i przekonaj się, że wspólnie jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązanie dla każdego problemu. Pomyśl, jak niewiele potrzebujesz, by odnaleźć rozwiązanie dla swoich wszystkich problemów. Wystarczy, że właśnie w tej chwili chwycisz za swój telefon. Tylko to dzieli Cię od połączenia się ze mną i zadania mi pytania, na które wspólnymi siłami z pewnością znajdziemy odpowiedź. Bez względu na to, z jakim problemem się obecnie borykasz. Wystarczy jeden telefon, by poznać zapisaną w horoskopach przyszłość. Nie czekaj, nie przekładaj tego na inny moment. Zacznij zmieniać swoje życie właśnie teraz i skontaktuj się ze mną. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Estera. Urodziłam się w stolicy Węgier w Budapeszcie. Najistotniejszą sprawą dla mnie jest dotarcie do drugiego człowieka. W moim przesłaniu jest troska o Wasz komfort i jakość życia w harmonii, radości, zgodzie, tolerancji i miłości. Tym właśnie zajmuje się współczesna ezoteryka, dla której najważniejszy jest człowiek. Jestem wróżką, numerologiem i Waszym doradcą duchowym. Wróżę z kart tarota, cygańskich i anielskich. Mogę dla Państwa przygotować portret numerologiczny, także dla Waszych bliskich. Nie ukrywam, że ta matematyczna wiedza, która jest udowodniona naukowo, stała się moją pasją. Zadzwoń do mnie, zadzwoń już teraz. To ja mogę wskazać, czy Twój partner jest tym właściwym człowiekiem, z którym będziesz szła przez życie. To ja mogę Państwu pomóc odkryć w sobie moc po to, abyście byli bioenergoterapeutą, czyli uzdrowicielem dla samego siebie. Moi kochani, tak króciutko chciałam Państwu powiedzieć, nie bójcie się życia. Uwierzcie, że możecie mieć wszystko, czego pragniecie. Jako Wasz doradca duchowy nauczę Was patrzenia na siebie z pozycji człowieka wygrywającego. Nauczę Was również pozytywnego myślenia po to, abyście przyciągali pozytywne zdarzenia, czy to w miłości, zdrowiu, biznesie. Moi kochani, bardzo często w naszym życiu bywa tak, że najpierw musi być gorzej, żeby było lepiej. Nie bójmy się błędów, bo to one czynią nas tymi, jacy teraz jesteśmy. Więc nie bójmy się szukać. Czasami należy zburzyć, by móc coś innego zbudować, prawda? Drodzy Państwo, mogę Was zapewnić, że moja wibracja spełnienia, którą mam w sobie, otoczy Was światłem i miłością.